witam w dzisiejszym dniu. Jak widzicie, dach tu już jest skończony. Tak naprawdę no nam tu zostało tylko się posprzątać, wszystko powywozić, popuszczać też te wszystkie już zabezpieczenia. Można już tu się brać stąd, że stan surowy mamy wykonany. Te wszystkie jeszcze doki i wstępne musimy stąd pozabierać. No i w sumie gotowe, nie? Mamy to już, też przejdę wam, bo tutaj w tym okresie międzyświątecznym a nowym rokiem, no to robiliśmy tu te ścianki jeszcze. Tak jak tu widzicie, no podział to pomieszczenie, tak samo tutaj mamy podział tego, bo to jest następne pomieszczenie. Widzicie, pełne deskowanie, okna pomontowane. Tu macie też te całowniki ładne, wzmacniające. No i co? No, elegancko to wyszło wszystko. Tutaj też macie pomieszczenie następne. No i tutaj, no i też widać, jak to ładnie tu nam siedzi, te krokwie nam. Już też pokazywałem, no, matematyki nie oszukamy, no. Taka prawda. Tutaj też mamy pomieszczenie. To murowaliśmy w okresie tym międzyświątecznym. I też widzicie, jak jest. Nie domurowywujemy do samych jętek. Nie możemy w ogóle podjeżdżać działówką. Tak samo pod strop, tak samo pod konstrukcję ścianki. Znaczy się konstrukcję więźby nie wolno podjeżdżać bezpośrednio działówką. No i w sumie tyle. No tam porobiłem też ujęcia z drona. Tak jak to wygląda już na zewnątrz, no tutaj macie już tylko to, co jest wewnątrz budynku. No i tutaj jest ta, tu będzie ta antresola, tu schody prefabrykowane. No i tyle, tak wygląda to poddasze. Okna też są dosyć spore. Jak widzicie, to są chyba 160 na długość, szerokie na 90. Tu są te byki, a tamte chyba są 78. Tak mi się coś wydaje. A. Tak to tutaj wygląda. Także jeśli jak stopnieje nam śnieg, no to my tu musimy też poogarniać wszystko. Także czeka nas tak naprawdę jeszcze tylko kwestie porządku tu pozostawienia po sobie, żeby inne ekipy mogły sobie tutaj działać. No i tutaj też jest ta, tu doszła nam tylko jeszcze ta działówka tu na, do kuchni. No a tam jest to tak jak tu, tu jest chyba łazienka. No i tutaj też pomieszczenie następne, że tak to tu wygląda. No i ten komin tak naprawdę to jest w razie W, jakby czasem inwestor zmienił sposób ogrzewania tutaj tego budynku. No i tu jeszcze te wyjście, pomieszczenie gospodarcze i garaż, że nam trochę też tu sprzątania zostało. Także zwijamy się stąd i widzimy się w następnych filmach. Także do zobaczenia i cześć.